czym jest morze dla biologa, a czym dla filozofa? Czym jest morze dla turysty, a czym dla żyjącej w nim ryby? Czym jest morze dla rzeki? Czym jest morze dla drzew? Czym jest dla tych, co patrzą, jak znika słońce za horyzontem? Czym jest morze dla tych, co tęsknią, a dla kogo jest przekleństwo? Dla dzieci bawiących się w piach.